Hej, hej. No, no z tą wątrobą to już gorzej, więc po wczorajszym biforze, jak będę coś źle mówił, to miejcie na uwadze. Tak, więc nazywam się Piotrek Niewiadomski. Pracuję w takiej firmie jak Piwik Pro. To jest nasz polski odpowiednik na Google Analytics, tylko lepszy. Więc zapraszam. O wiele lepszy. Dobrze, i dzisiaj opowiem wam o dynamicznej treści w Gutenbergu. Krótka agenda. Opowiemy sobie to na przykładzie takiego małego case study, czyli sobie nasz problem opiszemy. Opiszemy sobie, jak to było kiedyś, bo kiedyś, jak wiemy, zawsze było lepiej. Jak to jest dzisiaj i jak to będzie jutro, czyli troszeczkę też tych dywagacji poruszymy z poprzedniej prelekcji. No i dobra. I tak, to jest nasz problem, czyli w FSE chcieliśmy sobie dynamicznie wrzucać w stopkę aktualną datę, a dokładnie rok. No i żeby jakby on nie był zaszyty na sztywno w stopce, tylko żeby co roku, wiadomo, no, był aktualny rok się wyświetlał. No i okazało się, że to nie jest taki trywialny case, bo w FSE wszystko jest z bloków zapisywane do statycznej treści, zapisywane do bazy i renderowane na froncie później z bazy i tam nie ma żadnej dynamiczności. W sensie tam żadna funkcja PHP-owa nie działa pod spodem, która nam tą treść zwraca. No więc to dynamiczne renderowanie daty okazało się problemem do rozwiązania. I teraz tak, no zacznijmy od podstaw. Co to jest? Każdy widzi. To jest silny backend. A to piękny frontend. Wiadomka. No i teraz chcemy to połączyć ze sobą. Bo to z takiego filmu. Dobra, no i teraz jak to było kiedyś? Kiedyś był WordPress i mieliśmy coś takiego jak template tagi, to jest definicja z WordPress.org. Nie musicie się za bardzo do niej przywiązywać. Generalnie chodziło o to, że w template'ach w WordPressie mogliśmy po prostu żywcem szyć funkcje PHP-owe, wrzucać je po prostu w plik template'u, no i obsłużyć wszystkie no, popularne case'y, jakieś klasy dowody, informacje wyciągać z bazy danych o nazwie naszego bloga, opisie, posty wyciągać. No, każdy z nas to oczywiście zna. I tu jest ten nasz case, czyli nasz custom tag, funkcja PHP-owa date z parametrem Y, która zwróci nam tą naszą, ten nasz rok aktualny do template'u. No i tak to było kiedyś. No ale dzisiaj mamy Gutenberga. Dzisiaj już nie jest tak fajnie. I wszystko w Gutenbergu jest blokami. No i pierwsze, co nasuwa się nam na myśl, no to okej, no co za problem, stwórzmy sobie customowy blok i wyplujmy w tym bloku ten rok. Tak? No tylko to jest trochę takie strzelanie z armaty do muchy, bo tworzymy wtyczkę, tworzymy blok i tylko po to, żeby zwrócić ten rok, tak? tą jedną datę. I teraz za każdym razem, jak będziemy mieli podobny case, tak? Będziemy mieli zaraz case, a zwróćmy może current date, a nie tylko sam rok, no to będziemy dopisywać jakieś parametry do naszej wtyczki. A zaraz wymyślimy, a może jednak zwróćmy tam jakiś tekst, albo zwróćmy coś innego. Jakieś takie pierdółki to nazwijmy i za każdym razem będziemy musieli tworzyć do tego osobny blok, no to tak, no trochę średnio. Trochę dużo pracy jak na rezultat, który chcemy osiągnąć. No więc sobie pomyślałem, no ale dobra, zara, no przecież mamy coś takiego jak paterny, wszyscy lubimy paterny i paterny to są pliki PHP-owe przecież. No to ja sobie wrzucę w ten mój plik PHP-owy po prostu tą funkcję date Y od z parametrem Y i sobie zwrócę po prostu ten rok, no i done, w ogóle jestem happy i tak. No i o, to jest ta nasza funkcja date, dokładnie. No i nie jestem happy. Bo okazuje się, że jak ja sobie to zapiszę, ten pattern w poście, to on się zapisze już jako wyrenderowany string do bazy danych i tak naprawdę to tu już nie ma nic z dynamiczności. To już jest zapisane i za rok ta data będzie dokładnie taka sama, bo ona się dynamicznie nie zmieni. No więc, no nie tędy droga. No więc poszedłem, jest coś takiego jak shortcody w WordPressie. No taka archaizm już rzadko z tego korzystamy i dobrze, no ale jest coś takiego, no to dobra, no to idziemy w to. Prościzna, rejestrujemy shortcode, dodajemy funkcję
funkcję właśnie tą naszą date. No i mamy, i działa. I w ogóle nawet fajnie to działa, bo możemy sobie mieć blog z shortcodem, ale możemy też na przykład sobie ten shortcode wrzucić w paragraf i to też będzie działać. No okej, tylko że to ma takie tutaj wady, wypisałem sobie podstawowe, czyli trzeba o nim pamiętać, bo nie mamy takiego jednego globalnego miejsca, w którym mamy listę shortcodów i opisaną ładnie dokumentację, jakie przyjmuje parametry i jakie wartości, argumenty. No nie, no musimy o tym pamiętać. Co za tym idzie, jest też podatny na błąd ludzki, czyli jak machniemy gdzieś literówkę, nie tam, gdzie trzeba spację albo nie taki argument, no to już nam się to źle wyrenderuje na froncie. A żeby było śmiesznie, nie ma podglądu tego z poziomu Visual Editora, czyli widzimy to. Widzimy ten IR i dopóki nie zapiszemy tego posta i nie wejdziemy sobie na front, to nie zobaczymy tak naprawdę, co się nam renderuje. A może nam się nic nie renderuje, a może się w ogóle tylko wypisuje ten IR. No więc no takie średnio to jest wygodne. No i na koniec jest to kompletnie niezgodne z filozofią bloków, no bo nie po to mamy wyzwiga ładnego i układanie z bloczków, template'ów i w ogóle, żebyśmy sobie teraz to psuli i wklejali jakieś shortcody. No więc na pewno da się to zrobić lepiej. I to nie jest przykład, jak zrobić to lepiej, ale jest też taki, tutaj dlatego z gwiazdką dałem, jest też taki, no dalej możemy stosować jakby hierarchię patternów na pewno, template'ów, na pewno znacie tą piękną grafikę, w jaki sposób jest, przepływa flow template'ów w WordPressie, no i bazując na nim możemy sobie dalej w naszych motywach blokowych po prostu chamsko wrzucić templatkę z nazwą i szyć wszystko z tej templatki w WordPressie z pominięciem całego edytora Gutenberga. Tu jest ta nasza funkcja date dokładnie. I teraz tak, no da się, tylko no jest, ma to kolejne znowu wady. I jedną z największych jest to, że tak, nie da się tego edytować z poziomu edytora, no i sami musimy zadbać o wyrenderowanie całej strony, czyli w ogóle, bo tutaj w tej templatce zwróćcie uwagę, że jest wszystko. My musimy obsłużyć sami znacznik head, musimy wypluć heada, musimy celowo też tutaj do blocks jest zrobiony w headzie, bo tam też ta funkcja podpina style CSS-u. Dodatkowo musimy obsłużyć całe body, headery, footery, etc., więc no jest to sporo roboty i za każdym razem, jeżeli zmieniamy template albo zmieniamy, no cokolwiek zmienimy sobie w tej templatce, no to musimy poprosić deva, żeby nam to naprawił, tak? No więc to jest, to średnio ma sens, no, nie mówiąc, że to w ogóle się nijak ma do Gutenberga i do nowoczesnego tworzenia treści w WordPressie. No więc no nie znalazłem rozwiązania, napisałem taką małą wtyczkę, Dynamic Blog, tu jest na GitHubie, na końcu będzie jeszcze link, więc spokojnie musicie robić zdjęć. No i generalnie ta wtyczka jedyne co robi, to za pomocą hooka rejestrujemy sobie pod jakimkolwiek tam ID-kiem sobie wymyślimy, rejestrujemy sobie dowolną funkcję PHP-ową, żeby w tym przypadku to naszą date, żeby później móc w bloku, w edytorze naszym blokowym wybrać sobie z select boxa z zarejestrowanych funkcji naszą funkcję, którą chcielibyśmy zwrócić. Ona od razu jest w edytorze wyświetlana, jej efekt końcowy, a w podglądzie kodu, jak widzimy, jedyne co ona pamięta, tak naprawdę pamięta ID naszego callbacka, którego zarejestrowaliśmy, więc jest super, super proste. Wykorzystałem to, co WordPress nam oferuje, tutaj nie ma żadnego custom kodu, tak naprawdę to jest tak naprawdę użyta funkcja register block type z atrybutem render callback i pakiet do renderowania po stronie w edytorze WordPressa danych z backendu. I dodatkowo jeszcze, bo to był blok, ale mamy też coś takiego jak formaty. Nie wiem, czy bawiliście się już z formatami.
Formaty to jest też fajna sprawa, to są te wszystkie takie dodatkowe feature'y, na przykład w paragrafie, które mamy, pogrubienia, podkreślenia, tam zmiana koloru, indeks górny, dolny, przekreślenia, etc. No i żeby móc jakby wpływać na treść na przykład w paragrafie, czy w tabelce, czy w kapszonach, no to można użyć formatu i dokładnie na tej samej zasadzie. Rejestrujemy sobie naszą funkcję date, tylko używamy innego hooka do zarejestrowania formatu. I tutaj pokazane, jak to wygląda w edytorze, czyli w paragrafie zaznaczamy sobie tekst, który chcemy sformatować, wybieramy dynamiczny format, wybieramy jaką funkcję chcemy podpiąć pod ten format, jak ma być ten tekst sformatowany. W edytorze kodu wygląda to następująco, że tak naprawdę jest to zamieniane na span znowu z callbackiem i tyle. I na froncie się już to renderuje normalnie jako 2024 w tym przypadku. No i pod maską znowu to samo, żadnej magii, tylko core'owe feature'y WordPressa, więc to działa. OK? No i na koniec jutro. I jutro jest gwiazdką, bo jutro przyszło szybciej niż myślałem. Tak. A w sumie to przyszło dzień przed tym, jak wysłałem tą prezentację, więc moje robienie prezentacji wyglądało tak. Ja tutaj się napracowałem, napisałem wtyczki, wysłałem repo, happy w ogóle, będę panem świata. Tu się okazało, że to już weszło w WordPressa 6.5. Więc jest coś takiego jak binding API. I miałem dobrą intuicję. Generalnie kontrybutorzy WordPressa dokładnie zrobili to samo, co ja zrobiłem, czyli rejestrują dowolną funkcję PHP-ową, przypisując jej IDIC, więc to jest dokładnie ten sam koncept. Z tą aktualnie różnicą, że aktualnie to nie ma frontu. W sensie w edytorze WordPressa nie da się, tak jak w tej mojej wtyczce, jednak trochę lepszy jestem, nie da się jak w tej mojej wtyczce wybrać sobie select boxa zarejestrowanej funkcji, tylko trzeba samemu sobie sformatować takiego JSON-a i samemu zmienić sobie na edytor kodu, wbić tego JSON-a w paragraf i dopiero to będzie działać, tu się pojawi taka ikonka. I jeszcze nie będzie podglądu, tylko będzie taka ikonka. I to, ale na froncie to będzie już działać. Na froncie faktycznie ta funkcja się tam PHP-owa podepnie i zostanie zwrócony rok 2024. Dobra, no i te wady. Tak jak mówię, jest aktualnie brak interfejsu użytkownika, żeby to robić jakoś ładnie, żeby to było jakoś ładnie ostylowane i żeby można było te funkcje zarejestrowane wybierać. To jest dopiero taki teaser tak naprawdę w wersji 6.5. On jest obsługiwany tylko w tych czterech blokach, w headingu, paragrafie, batonie i obrazku, tam w kapcionie obrazka. Mają zostawać dodawane z kolejnymi wersjami WordPressa kolejne bloki, które będą obsługiwać ten feature. Ma zostać dodany front oczywiście do tego, no i podgląd bloku, ale aktualnie tego nie ma, więc można już z tego korzystać, no ale no, dalej wymaga to trochę ekwilibrystyki i kopiuj wklej, żeby to działało, ale już core'owo nie trzeba instalować żadnej wtyczki, działa. Teraz, czy coś mi nie działa, tam wszystko. Tak. No i podsumowując, wszystkie drogi prowadzą do Rzymu, czyli jeden problem, a jak widzicie, można go rozwiązać na wiele różnych sposobów. Możecie sobie wybrać, jaki case wam aktualnie pasuje. My korzystamy z tego dosyć dużo, zwłaszcza, że nie musimy za każdym razem pisać dodatkowego bloku, tylko po prostu podpinamy sobie gotowe funkcje, które już mamy, więc przyspiesza to znacząco pracę, a działa tak samo, że wrzucamy sobie tylko bloczek, ustawiamy go w którym chcemy miejscu, wybieramy funkcję, która ma zostać wyrenderowana, więc u nas to działa. No i dziękuję za uwagę. Pod tym linkiem jest, QR-kodem jest repo na GitHubie moje.
Możecie sobie pobierać te wtyczki. Zapraszam też, zachęcam do pisania, kontrybuowania czy podpowiadania, bo to rozwija nas, społeczność. I jeżeli macie jakieś pytania, to walcie. Tak szybko. Nie, bo tak się przysłuchiwałem i generalnie to może nie tyle pytanie. Wiem, że pewnie nie zauważyłeś tego, bo ja też zauważyłem przez przypadek. WordPress wprowadził shortcode year jakiś czas temu w którejś tam wersji i generalnie, no faktycznie z shortcode'ów się wychodzi i korzystają ci, co korzystają z edytora klasycznego, z edytora blokowego faktycznie nie korzystają. I to tylko taka mała, można powiedzieć, nie odpowiedź, tak, że jest coś takiego faktycznie, tego shortcode'a nie trzeba pisać, bo on w WordPressie jest i funkcjonuje, natomiast on faktycznie w edytorze blokowym, no to możemy go wykorzystać na takiej zasadzie, że wpiszemy shortcode i nie wyświetli się niestety podgląd. Słuchajcie, czasu pytania jednak nie mamy, wybaczcie, ale dziękujemy Ci bardzo, Piotrek, brawa dla Piotrka. Dzięki.